Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i dziękuję za tyle pięknych i miłych komentarzy, które zostawiacie pod każdym filmem. Niezwykle mnie to motywuje, dlatego dziś przychodzę do Was z kolejnym filmem. Na samym początku zaznaczę, że kiedy oglądam sama swoje filmy, to denerwuje mnie to, że ciągle robię takie. Yy, yy, yy. Jest to niezwykle irytujące, dlatego dziś postaram się tego. Nie robić, mam nadzieję, że mi się uda, a jeśli komuś to przeszkadza, to bardzo serdecznie, przepraszam, robię to mimowolnie. Dziś przychodzę do Was z podsumowaniem perfumowym 2022 roku. Rok dla mnie niezwykle przełomowy, wymagający, ponieważ na świecie pojawiła się moja mała córeczka. No, wiadomo, jak się pojawia na świecie, to jest mała, ale ja jako młoda mama naprawdę doświadczyłam wielu skrajnych emocji, i właśnie zapachy były czymś, co pozwalało mi troszeczkę zapomnieć o często trudnej i przytłaczającej rzeczywistości i tak trochę przenieść się do innego świata. Dlatego myślę, że ta pasja tak rozkwitła, i w mojej kolekcji pojawiało się naprawdę wiele nowych flakoników. Te, które uważam, że podbiły moje serce, są ze mną tutaj, e, obok. O, i znowu powiedziałam to, e, <grytanie> ale już się pilnuję. Jest to naprawdę propozycja niezwykle przystępna cenowo. Oprócz jednej, o której opowiem później i podkreślę, dlaczego jest tak warta inwestycji, ale dziś e, skupimy się na tych czterech. Propozycjach, które myślę, że będą odpowiadać wielu osobom, wielu kobietom, ponieważ są to bardzo takie spokojne kompozycje, bezpieczne i takie, które też są bardzo fajną propozycją na prezent. Nie przedłużając, zaczynamy. Zaczynamy od perfum, które są. Naprawdę dla mnie odkryciem nie tylko tego roku, ale również i dwóch, trzech lat wstecz są to perfumy Kolistar Profumo della Felicita w takim pięknym różo... Róż, różowym, żółtym kolorze. W takim pięknym, żółtym kolorze, te perfumy poznałam dzięki mojej cioci. Jak wam opowiadałam w filmiku poświęconym kolekcji moich perfum, miałam pewnego rodzaju dylemat, ponieważ ja należę do tych osób, które pewien zapach kojarzą z daną osobą. I nie wiedziałam, czy mam sobie coś takiego sprawić, czy nie, ale promocja, wrosnanie. Zdecydowała za mnie, popędziłam i kupiłam i jestem zachwycona. Te perfumy są przede wszystkim owocowe, świeże i kwiatowe. Na początku wybija się nuta grejpfruta, pomarańczy, dodatkowo. Perfumy te posiadają w sobie ekstrakt z olejków eterycznych i właśnie to powoduje, że one są trochę takie egzotyczne, nawiązują do Morza Śródziemnego. Te perfumy są świetną propozycją nie tylko na lato, wiosnę, ale ja używam je również. Właśnie teraz zimą, ponieważ one mają sobie coś takiego lepkiego i otulającego. Jestem również dziś przygotowana, a pamięć moja często bywa zawodna, dlatego chcę Wam tylko wspomnieć o tym, że jest tutaj również czerwona porzeczka, i ona dodaje takiej słodkości w moim odczuciu. A różowy pieprz, który niekoniecznie jest moim e, favorite, składnikiem. Um, trochę dodaję tutaj takiego pazura, a w bazie mamy oczywiście piżmo i vetiver. Dodatkowo powiem Wam szczerze, że kiedy y, używam tych perfum, to jestem pewna, że będę pozostawiała po sobie ogon i ten ogon będzie bardzo przyjemny do otoczenia. A przede wszystkim ja będę czuła te perfumy na sobie kilka godzin i będę je poznawać jak gdyby na swojej skórze na nowo. To nie jest zapach płaski, to nie jest zapach nudny. On się pięknie rozwija, on kwitnie. Kiedy się nim psikam, to mam wrażenie, jakbym właśnie przeniosła się do Włoch, po prostu była szczęśliwa. To jest taki zapach szczęścia, zamknięty w buteleczce. Koszt tych perfum to w zależności, czy na promocji i gdzie, ale około 160-170 zł. Mi udało się upolować je za niecałe 90 w Rosmanie. Następna propozycja to już um, troszeczkę coś bardziej wymagającego dla portfela, ale warto. Myślę, że oglądają mnie osoby, które nie mają problemu z tym, żeby zakupić perfumy dosyć drogie, ale ja z pewnością należę do osób, które no są trochę taki dusi groszem. Niekoniecznie jest to dobre, ale zawsze z tyłu głowy mam takie poczucie, że może znajdę coś tańszego i równie dobrego. Ale te perfumy przekonują mnie do tego, że nie, że często jest tak, a może i zawsze, że warto odłożyć pieniążki i zakupić coś z wyższej półki. I taką półką, taką półką jest John Malone London. Lime, basil and mandarin w odsłonie wody kolońskiej. Zapach, który na pierwsze wąchnięcie jest owocowy, jest lekki, jest świeży, jest właśnie taki trochę przyprawowy przez dodatek bazylii. Ale dla mnie jest on przede wszystkim świąteczny. Wiele osób, które oglądałam na YouTubie właśnie to podkreślało, że te perfumy nie tylko są dobre na Wiosnę i lato, ale również i na y, zimę, na święta, ja się z tym zgadzam. Powiem Wam, że y, zakochałam się w nich y, nie od pierwszego wejrzenia, ale im dłużej je miałam na sobie, tym właśnie ta miłość rozkwitała, bo i te. Perfumy rozkwitały. Ten zapach cały czas się zmieniał. I też chciałabym Wam przeczytać, co jest w środku tego pięknego, małego flakonika, który jest niezwykle klasyczny i pięknie myślę, że będzie wyglądał na każdej toaletce i prawdopodobnie w każdym wystroju wnętrz. Mianowicie. Mamy tutaj limonkę, mamy mandarynkę, wiadomo, tak jak nazwa nam to podpowiada bergamotka, która pięknie to tak ożywia, odświeża, ale też i mamy bazylię, tymianek, bez i irys. Uwielbiam, kiedy w perfumach jest również bez. Dodatkowo w bazie mamy paczulę i wetywerię. Bardzo fajna propozycja. Ta jesień ukrywam na sea salt i blueberry. Ale to naprawdę daje radę. I teraz jak wącham te perfumy, to mam wrażenie, że jest tu coś takiego właśnie szamponowego, mydlanego mimo wszystko. Piękny zapach, jeśli na przykład wyszłybyśmy spod prysznica, psiknęły się i poszły, nie wiem, na piknik. O, to jest coś pięknego. I następnie dwie propozycje, które bardzo często Wam pokazuję. Co prawda pojawiły się tylko dwa filmiki perfumowe, ale w tych dwóch już one były zawarte, mianowicie Avon Attraction i Killer Queen od Katy Perry. Zastanawiałam się, które z nich miałabym wybrać, ponieważ najpierw chciałam zrobić tylko trójkę tych moich ulubieńców, ale nie mogłam się zdecydować, czy ta propozycja, czy ta propozycja. Obydwie są bardzo przystępne cenowo. Tutaj Katy Perry około 60-70 zł, a Avon to niecała stówka za 100 ml. I zapachy są... Różne, różnią się od siebie. Myślę, że dosyć bardzo. Mimo to chcę zakładać je na te same okazje. Katy Perry jest bardziej głęboka, bardziej bogata. Tak jak Wam wspominałam, jest to zapach królowej dla mnie, oczywiście. W otwarciu mamy śliwkę, mamy owoce leśne, mamy trochę czekoladki. Pralinę. Zaraz Wam przeczytam dokładnie, bo uważam, że to jest niezwykle istotne, co w perfumach jest. Dodatkowo w bazie jest również paczula i drzewo kaszmirowe i mam wrażenie, że dzięki temu ten zapach jest taki właśnie otulający. Ja je miałam ze sobą na dosyć wielu okazjach. Kiedy pojawiły się w mojej kolekcji, to tak naprawdę nie rozstaję się z nimi i tęsknię za nimi. Mam ochotę wylać na siebie naprawdę bardzo dużo, mimo że te perfumy są niezwykle trwałe, zostawiające po sobie delikatny ogon, ale. One nie są męczące, one nie wymagają ode mnie takiego skupienia się na tym zapachu i to mi się bardzo podoba. To nie jest zapach, po którym bolałaby mnie głowa. I to też niezwykle doceniam. Powiem wam również, że w sercu jest jaśmin i ten jaśmin jest dla mnie taki hate or love. Mamy taką dziwną relację. Raz mi się bardzo podoba. W wycofanych już perfumach Heliberry Exotic Jasmine a raz Chanel Number no. 5 to jest dla mnie coś czego nie jestem w stanie strawić, ale ten jaśmin w sercu powoduje to, że ja perfumy odbieram bardzo za takie wtedy kobiece, otulające, ciepłe, takie które powodują, że chcemy się przytulić po prostu do tej osoby, która używa tego zapachu. Kiedy wstawiłam też te perfumy na swój kanał na TikToku, to wiele kobiet pisało, że to właśnie też są ich ulubione perfumy. Czyli to nie jest przypadek, że podoba się tylko i mi. Dodatkowo wiele Was. Pisało, że te perfumy są wycofane. Nie, nieprawda, ponieważ możecie je dostać na pewno w Notino, gdzie ja, ja również je mam stąd, ale też widziałam w wielu innych internetowych perfumeriach, więc was uspokajam. Ten zapach jest dostępny, a buteleczka to cudo. No i mamy ten nasz już wspomniany flakonik od Avon. Jest to Avon Attraction w podstawowej wersji. Już mówię to kolejny raz, beznadziejny korek, ale wybaczam to. Miałam je wczoraj na sobie na Sylwestrze. Nie wiem, kiedy ten filmik opublikuję, ale jest dzisiaj pierwszy w nowym roku, pierwszy dzień. I te perfumy darzę ogromną sympatią, ponieważ one są dla mnie easygoing, one nie wymagają ode mnie. Jakiegokolwiek wiecie wczucia się, mogę wylać na siebie hektolitry i będzie tak samo ok, jakbym yy, yy, tylko zapodała dwa, trzy psiknięcia. Perfumy niezwykle eleganckie, ale uwodzicielskie, takie trochę tajemnicze. Tam, gdzie w perfumach jest bursztyn, to uważam, że. Ja w ciemno mogę je kupować. I tutaj ten bursztyn w bazie jest. Dodatkowo jest piękna, słuchajcie, gruszka w otwarciu, która trochę ten zapach tak słodzi, a nawet nie trochę, tylko i bardzo. Osładza powoduje, że on jest taki troszeczkę mniamiuśny do zjedzenia, ale później pojawia się wiele składników. Takich jak na przykład piżmo, jaśmin, wanilia oraz pralina, które ten zapach kierują właśnie w stronę takich jesiennych, cięższych, otulających zapachów. Bardzo podoba mi się to, że te perfumy będą dobre na każdą okazję. Będą ciekawe, ale nie będą męczące. Na pewno nie jest to zapach, który po prostu zrobi piorunujące wrażenie, ale. Niekoniecznie o to chodzi w zapachach, żeby wiecie, zrobić od razu wrażenie. Tylko ten zapach tak jakby otwiera nas na nieprzewidziane przygody, niezapomniane przygody. Na pewno wiecie o co mi chodzi. On się rozwija, on jest bardzo ciekawy. To chyba mogłabym porównać do jakiegoś rodzaju relacji damsko-męskich przykładowo. Że dana osoba rozbudza w nas jakąś ciekawość, siebie tak przyciąga, jest taka magnetyczna. Tak bym właśnie opisała te perfumy, że ma się ochotę je bliżej poznać. Bardzo fajna propozycja i do tej pory zastanawiam się, czy to nie jest number one tego dzisiejszego zestawienia. Nie wiem. Powiem Wam tak. Perfumy, jeśli chodzi o kolekcję moich perfum, to robi się ona coraz większa. Mam kilka nowości i tymi nowościami na pewno podzielę się z Wami w styczniu, ale na ten moment jest to, co jest. Ja od siebie dodam, że z tymi perfumami chyba nie rozstanę się już do końca życia. Staram się nie używać takich uogólniej na zawsze. Ponieważ dużo rzeczy się zmienia, wiem to y, sama po sobie, bo na przestrzeni tego roku bardzo się zmieniłam. Zmienił się też mój gust zapachowy. Kiedyś tylko i wyłącznie były to Sunflowersy od Elizabeth Arden, y, które miałam y, w ilościach hurtowych i wylewałam na siebie również. W ogromnych ilościach, ale w tym roku mam ochotę odkrywać nowe rozwiązania zapachowe bardziej ciężkie, bardziej takie kobiece, bardziej słodkie. Jest wiele takich, nie tyle co faili, trochę wpadek zapachowych, perfum, które nie do końca są na teraz, ale doskonale wiem, że za jakiś czas stwierdzę, że, że to jest to. Także dziękuję Wam za uwagę, dziękuję Wam, że jesteście. Dziękuję za to, że komentujecie, lajkujecie, subskrybujecie. Zapraszam Was również i na TikTok, i na Instagram, gdzie tylko chcecie ze mną być. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam jeszcze raz wszystkiego co najlepsze w tym nowym roku, oby był on lepszy niż ten poprzedni. Trzymajcie się zdrowo. Pa, pa.